Wiecie, co to jest rekord? Idę spać o 12 i wstaję o 12. To jest rekord. Kto tak ma? Bo ja tak mam. Ja lubię se pospać. Dzisiaj jest ostatni dzień łóżkowania, ostatnie dwa antybiotyki i jutro już wstaję, bo muszę jechać na shopping, muszę porobić różne rzeczy, muszę wreszcie wyjść do ludzi i być social, a nie antisocial. Vera! Notyfikacja! Musisz zrobić zdjęcie na B-Reels. Daj mi ten telefon. Żartowałem. Wiesz co, to nie jest śmieszne. Dlaczego? Patrz jak ja wyglądam. Oni by się mnie przestraszyli, oni by otworzyli telefon. Ua! No to co? To B-Reels w końcu. Jesteśmy w trakcie testowania przepisu na TikToka dla was. I wiecie co, zrobić to nie jest takie... Ten wyszedł. Łatwe. Ale się rozjechał. Dobrze. Dobra, no nie? Ale to taki lelowaty jest. No. I trochę... burnt. No dobra, zajęłam się innym. Ten przepis jest chociaż dla nas troszeczkę trudny i my musimy go uperfekcjonować, żebyście wy później mogli go zrobić. Co? Uperfekcjonować. No masz, następny, drugi teraz. Uperfekcjonować? Uperfekcjonować. A ty wyglądasz jak wieśniak. Ten jest pokażę. Za bardzo zbity, a zobacz ten. Ten jest pulchniejszy. To jest zimny. O. Chodź, tutaj pokażę cię. Boże święty, jaki... Gdzie macie jeszcze reklamówkę z Biedronki? Jaki Janusz. Biedronce. Ty przytyłeś, czy mi się wydaje? No w życiu. Boże, jaka dupa grupa, o mój Boże. Ale jest syf w kuchni. Ja tego nie sprzątam. Ja też nie, to Dominik wysprząta. Wujek sprząta. Dominik, kuchnia. Nie, ja jadę na zakupy. Ja jadę z tobą. Poczekają. Nie, bo ten syf ktoś musi posprzątać. Wiem, że pewnie wam to już pokazywałam, ale chcę wam polecić super eyeliner. To jest bardziej taka kredka niż eyeliner, ale bardzo mi się to podoba, bo bardzo jest kremowa i łatwo się nią robi kreski. Ja kreski sobie robię tak. Czekajcie, pokażę wam na tym oku, że w kąciku oka daję sobie troszeczkę tej kredki, o. I to nie... o. Spieprzyłam sobie tutaj, ale dobra, to nie musi być perfekcyjne, bo i tak później zrobię sobie kreskę takim pędzelkiem, który ukradłam od mojej babci. Sorry, nie oddaję ci tego, bo to jest bardzo fajne. I później daję na to puder i cień do powiek, ciemny. A puder daję na te kreski po to, żeby mi się utrwalały. Oczywiście też po to jest cień do powiek, brązowy albo czarny, ale to dodaje po prostu więcej koloru. Kredka zadychę, ale robi mega robotę. Jest też czarna wersja, ale ja wolę wersję brązową, bo wtedy podbija moje oczy. Właśnie rozpatrujemy zakupy z naszego koreańskiego sklepu i ciociła go, ty jesteś znawczynią. Ty jesteś znawczynią, ty pokazujesz. Często na TikToku nas pytacie o produkty, które się pojawiają w przebitkach. Na pewno, jeżeli chodzi o produkty koreańskie, polecam wam pieprz. Nie wiem, które to już jest opakowanie. Ona tak tym pieprzem pieprzy, że normalnie wargi tak palą. Nie wiem, które to jest opakowanie, a to jest najlepszy pieprz, jaki używałam w swojej kuchni do przyprawiania. Polski pieprz może się schować, wierzcie mi. A dodatkowo to jest powder, czyli proszek. On jest bardzo drobno zmielony i ja właśnie dlatego między innymi za to go uwielbiam. I słuchajcie, zapach jest tak intensywny, żaden pieprz, czy smak też. Czy jest to pieprz mielony w torebce jakiejś polskiej marki, czy jest to pieprz ziarnisty, który wsypie do młynka, nie daje takiego zapachu i aromatu właśnie jak ten. Dlatego to jest moje krajusz. Wargi tak nie palą po polsku. Słuchajcie, ja w kuchni używam już drugie opakowanie, bo jest bardzo wydajny, a ten pieprz jest dla, jak mówi Nadia, dla Łysia! Łysia! Dla Łysia. Mój tato mnie poprosił, żebym mu kupiła i przywiozła, więc kupiłam pieprz. Kolejna rzecz, którą jak widzicie, oprócz nas uwielbia również nasz kot, to jest ramen Bulldog Cheesy i to jest marka Samjang. Bardzo często ja to widuję na TikToku. U nas w TikTokach też się te produkty, czyli te nudle przewija. Weronika dodatkowo sobie jeszcze dorzuca do tego ser żółty, majonez, pasty koreańskie. Słuchajcie, to jest petarda, na pewno to jest bardzo dobre. Tylko nie jemy to w formie takiej typowej zupy, czyli z wodą, tylko my ten makaron sobie pogotowujemy, przyprawiamy i jemy sam makaron.
Także to jest dla mnie hit. Jeszcze jest Carbo, chyba różowa wersja, prawda? Sam Junkie, tam jeszcze inne, ale Curry ci nie smakowało czarna. Ostatnio. Co mi nie smakowało? Curry, ta nowa wersja, taka zielona. Nie była dobra. Ja nie próbowałam, ale Weronika mówiła, że nie była dobra. Wersja czerwona jeszcze, czerwona jest dobra. Ale mega ostra. Nie jest taka do przeżycia, ostra. Chyba że dosypiecie pasty gociu garu, tak jak ja będę dosypałam ostatnio. Nie pasty, tylko to był proszek, słuchajcie, proszek, nie pasta. Tutaj jest kolejna pasta. Koreańska Samjang, to jest pasta, którą spokojnie, tak, soja plus warzywa, ale jak wam to określić, jak wam to mniej więcej, powiedzmy tak, to jest odpowiednik naszego keczupu, nie smakuje podobnie jak keczup, ale w Korei to właśnie używają do mięs, kiełbasek, parówek, zawijają to w te swoje sałaty zielone i jedzą razem z boczkiem i z innymi mięsami. Także super sprawa, obliczuje. Ja też bardzo lubię, często też dodaję do różnych potraw. I ostatnia rzecz to jest syrop ryżowy. Ja to widziałam, ja myślałam, że to był olej sezamowy. Nie, olej sezamowy to mam inny, mamy go w metalowej puszce. A to jest syrop ryżowy, który zastąpi mi biały cukier. Czasami mam przepisy na potrawy, w których jest odrobina, czasami łyżeczka cukru, a żeby pozbyć się białego cukru przy gotowaniu, to właśnie cukier zastąpię tym tylko syropem ryżowym. A skąd wiesz, że to jest dobre? Bo tak, wyczytałam, a w praktyce się dopiero okaże. Taki mam plan. I jeszcze kupiłyśmy takie malutkie cheesecake'i, ale tak się odmrozi, to Weronika wam pokaże najwyżej, jak wygląda. Jeszcze się nie odmroziłem. Nie. I zaczęło się najgorsze, pakowanie, ale jej pakowanie wygląda tak, jak mówię jej, to znaczy cioci Agi, jej pakowanie wygląda tak, że ona zostawia wszystko na moim łóżku i później nie pakuje tego aż na ostatni dzień, kiedy ma wylot i wszystko zostaje w moim pokoju. Ciociu, przecież ty masz swój pokój i swoje łóżko, słyszysz? Ty masz swój pokój, swoje łóżko. Jej łóżko jest jeszcze na dodatek większe niż moje, więc ja nie wiem, czemu ona mi wszystkie... Ty mi wszystkie rupiecie dajesz na moje łóżko. Nie, ja daję na twoje łóżko, dlatego że twoje łóżko gabarytowo ma ograniczenia. Jeżeli chodzi o moje łóżko, jest dużo większe, więc wtedy nie ograniczę się do kilku konkretnych rzeczy, tylko zacznę w tej szafie grzebać, żeby to łóżko zapowiedzieć. Dlatego stwierdziłam, że twoje minimalistyczne łóżko wystarczy mi idealnie. Patrz, na razie jest tylko jeden sweterek, jedna bluza, dwie pary spodni. Wiesz co, przestań pieprzyć. Dobra, rozpisz następne rzeczy. Właśnie nagrałaś mi TikToka. Zaję fajną pastą do szkoły i jajeczną, moją ulubioną, bo ja kocham jaja. Kochasz Jajka? Kocham. Nadżycie? Bardzo. Bardziej kochasz Jajka niż swojego przyszłego męża? Tak. Chłopaka? Mhm. O, to ja mu to napiszę. spodziewaj się ode mnie wiadomości. Najadłam się, włosy są całe w majonezie, czcia, bo nawet tutaj nie patrz, bo zawału dostaniesz. Nie patrz, błagam cię. Nie patrzę. Dziękuję. Ale wiesz, że to, że zjadłaś to dzisiaj, to jutro masz ten lunchbox pusty? Puszty. Jutro będzie puszty. Jutro będzie puszty. To dziecko doprowadza mnie dzisiaj do szału. Nagrywam z nią, ona wszystko robi na przekór. Ja jej wzięła kanapkę, mówi tylko zobaczę do lunchboxa, ja wchodzę, no już gryza, za chwilę drugiego. I mówi do mnie tak. I wiecie co mówi? I mówi do mnie tak, teraz już muszę zjeść na kolację. No i puśte. No i będzie puśte w rząd jutro. Teraz będziemy resztę. A jesteś do 16 w szkole? Na zdrowie. Widzicie? Jaka świnia nasz lat roku? Taka świnia w rzeczywistości. To wyszło. No tak. Tak samo jak podczas nagrywek jej bąki wychodzą. Jak wbijanie gwoździa w ścianę młotkiem. To były twoje! Nie, nieprawda. To były twoje, na Dominik. To było Nagrywamy, a za chwilę... To było wujka, nie moje. Nie, to były twoje. To były wujka, zapytaj się go. Dominik! Czyje to były bąki, jak nagrywaliśmy dzisiaj? No. Nie, okłamie to. Dobra. Moje tak nie brzmi, moje są takie... Co się mówi, widzą jak się idzie spać? Nara, w dupie szpara. Dobra. Na razie w dupie habanie, bo wam Dominik dalej kontynuował. No to zobaczymy się za kilka dni w kolejnym filmie. Pa!